A kolega wie, po co są drogowskazy, przepisy, zasady, przykazania? Po co to wszystko? Jest to potrzebne? Jest potrzebne? Tak, ale po co? Mów, bądź pierwszy. Tak jak powiesz, będzie na pewno dobrze. Śmiało. Drogowskazy są po to, żeby idąc dojść gdzie? Do nieba. Ostatecznie do nieba. Ale na przykład jak jedziemy z Łodzi do Gdańska, a pojechalibyśmy na południe, to tak sobie, tam będziemy patrzeć na znaki tam. To dojedziemy? Dojedziemy do Przemyśla. A to trochę dalej. Drugim pojedziemy w innym kierunku na przykład, nie? Albo mając jechać autostradą, pojedziemy drogą polną i wjedziemy w jezioro na przykład. Tak. Czyli co? Żeby dotrzeć do wyznaczonego celu. Co jeszcze też śmiało? Bezpiecznie, żeby było, prawda? Żeby nam się po drodze nic nie stało. To są te zasady. Zasady bezpieczeństwa, higieny, pracy, bo przyjdzie pan z pipu, niku, czegoś tam jeszcze i ciachnie 5000 na początek, a co tam będzie mi zależało? 5000 na karę, a co tam? Przy szkole jest bogate. Dobrze, a te przykazania jakieś, takie już ważniejsze rzeczy, czemu służą? Śniadanie, modlitwa, że trzeba się uczyć. Brrr. Czemu to służy? Żeby nie robić głupstw, żeby człowiek był mądry. Dobrze, to już bardzo dużo. Teraz, uwaga. Przyroda nam podpowiada pewne rzeczy. Popatrzcie się, tu mam gałązkę. Taką zwykłą, jest mi tutaj 5842. Będziemy teraz bardzo, bardzo szczegółowo patrzeć na tą gałązkę. Co widzisz na tej gałązce? Co to jest to? To są listki. Ale listki są gdzieś jeszcze przyczepione. Do czego? Popatrz. Do gałązek. Do gałązek. One są grube czy nie? Nie. Raczej nie. Ale gałązki gdzie są przyczepione? Popatrz, gdzie? Do jakiejś jeszcze? Drzewa. Tak, do grubszej gałązki, czyli tak już prawie drzewo. A ta grubsza gałązka już nawet do... Do czego? Do takiego grubego patyczka. A ten patyczek do jeszcze grubszego patyczka, a ten grubszy patyczek do jeszcze grubszego patyczka, ten do konara, a konar do drzewa. Ale, uwaga, to nie jest wszystko. Widzieliście tego listka? Tego listka to... Ten listek. Popatrzcie. Widzicie ten listek? Co jest ciekawego w tym listku? On jest taki sam sobie od jednolity? Jednorodny? Nie, popatrzcie co on tam ma. Co na nim widać? Jakieś takie? Nie no, dziury to dziury dziurami. Ale co widać? Kolory widać. Co jeszcze widać w nim? No. Co widać? Jeszcze widać. Takie żyłki widać, prawda? Takie o tutaj. Gdybyśmy w takim razie bardzo listek u ciebie przepraszamy. O, weźmiemy taki listek kawałek od... O, tak, zrobimy eksperyment, kolega będzie śmietnikiem, podaj ręce. O, ty, ale ja ciebie nie wybieram. Chciałem, żebyś mi pomagał, to żeś tamtego. A teraz, za chwilkę może będziesz czym innym. Może będziesz śmietniczką. Dobra? O, wykrawamy tutaj listek. Robimy wiwisekcję. Cokolwiek by to znaczyło. Proszę bardzo. Jeszcze małą jedną wiwisekcję. O, jeszcze taką. O, proszę uprzejmie. Jeszcze tutaj. Proszę być cierpliwym. O, tak. Jeszcze tutaj. O,
rozpatrzcie się, że tutaj są takie, o, żyłki, o, widzicie? O, widzicie żyłki? O, a te żyłki są do jakiejś takiej większej żyłki jeszcze, o. Widzicie większą żyłkę? O, a tu dopiero, jest ogonek. Po co to jest takie w listku? Co by było, gdyby ten listek nie miał tych żyłek? Nie mógł, to by w ogóle by go nie utrzymał się. Do niczego byłby. Poleciałby. To jest po to, bo to jest, jakby można było nazwać te żyłki i w środku ten, jak to można by nazwać? Pewnymi kośćmi, tak. Czyli tak jak człowiek, co ma, żeby się stać? Co ma tutaj? Wzdłuż? Taki kręgosłup. Czyli potrzebne są, potrzebne to jest, żeby ten liść był liściem. Żeby się utrzymał. Że kiedy wieje wiatr, to on nie rozleci się. Czyli popatrzcie się, tak Pan Bóg ciekawie to wymyślił. Że on ma swoją konstrukcję. Żeby mógł wypełnić swoją funkcję, to ma taki skład. Proszę bardzo, śmietniczka. Proszę. I śmietnik ostateczny. Proszę, śmietnik ostateczny. I ja sobie pomyślałem o tym, że popatrzcie się, te wszystkie rzeczy, zasady są bardzo podobne do tego, do tej prostej gałązki, że żeby ona była, ona ma pewne bardzo określone zasady bycia, istnienia. Żeby ona była taka, jaka jest, żeby mogła wytrzymać wszystko, rozrastać się. Potem na tej gałązce są kwiatki, no wcześniej były kwiatki, a z tych kwiatków są nasiona. Nasiona, owoce. Kasztany, nie kasztany, żołędzie. O, żołędzie. Prawda? A z tych żołędzi znowu jest nowa, przy sprzyjających warunkach, nowa roślina. Widzicie? Powiedzcie mi, czy usłyszeliście jakąś, zasadę, jakieś przykazanie dzisiaj od Pana Jezusa w Ewangelii? Usłyszeliście jakieś przykazanie, jakąś zasadę dla naszego życia, żeby ono było dobre? Kto usłyszał? Piotruś, Hania, ktoś jeszcze? Absolwenci przedszkolni, Hugo, Tosia. Jaka ta zasada? Tosiu, powiedz. Nie pamiętasz już. A kto pamięta? Hugo pamięta, prawda? Coś o drzewie. Nie, o drzewie nic nie było. Mów, Hania. Tak, tam Pan Jezus powiedział takie przykazanie do uczniów, którzy, co się stało? Co się stało w drodze? Szli i w drodze co się stało? Pamiętacie? Co zrobili uczniowie? Pokłócili się. O co się pokłócili? Kto będzie pierwszy? Kto jest pierwszy? Kto nie będzie, tylko kto? Kto jest pierwszy? Czy ktoś już z was się kiedyś pokłócił ze swoim rodzeństwem? Kto jest najważniejszy? Kto jeszcze się pokłócił? Dorośli? Nie, dorośli się nie pokłócili. Czy ktoś z żony, kto z obecnych żon i z obecnych mężów pokłócił się w małżeństwie, kto jest pierwszy? Nie, niektórzy nie odważą się. Ja też się kłóciłem z moimi w domu często. No właśnie. Ale też każdy chce być pierwszy. Pan Jezus nie powiedział, nie wolno wam być pierwszymi. Nie powiedział tak. Ale powiedział, kto chce być pierwszy, niech się stanie sługą wszystkich. I teraz problem, co to jest ten sługa? Żeby to nie stało się takie tylko gadanie Pana Jezusa, Pan Jezus sam pokazał, co to znaczy być sługą. W jaki sposób? Dzieci wiedzą? W jaki sposób? Był grzeczny, jako chłopczyk był grzeczny, jako małe dziecko. Sam stał się dzieckiem i potem jako dziecko był bardzo posłuszny, oddany. Jak jeszcze? Pan Jezus pokazał nam, żeby być sługą. Jak?
Mył nogi uczniom. Umył nogi uczniom. Jak jeszcze? Powiedz. Śmiało. Mogę się pomylić, a ja to skoro mówię. No. Jak Pan Jezus jeszcze pokazał, jak być sługą? Co robił w życiu? Co robił na przykład, jak ktoś był chory? Albo jak nie mieli chleba, to co zrobił? Leczył ludzi? Pan Jezus leczył ludzi? Rozmnażał chleb? Tak, czyli służył im. Jak jeszcze? Umarł za nas na krzyżu. Co więcej powiem wam. Umarł za nas na krzyżu, jak mówi święty Paweł, będąc posłuszny swojemu Ojcu. Być sługą, to znaczy być dobrym synem, dobrym córką swoich rodziców. To jest najważniejsze dla dzieci. Więc ja wam mówię, dzieci, na początku tego roku i tym, którzy rozpoczynają przedszkole, i którzy kontynuują, i którzy już zaczęli teraz szkołę, i którzy ją już kontynuują, pamiętajcie, dzieci, kiedy są posłuszne swoim rodzicom, są, wypełniają to przykazanie Pana Jezusa. I wtedy są pierwsi, kiedy służą. Znaczy są posłuszni swoim rodzicom.